Hań, dawni ludzie byli szponobliwi i robotni. A w obliczkę się nie roznosiło po starszych dzieckach, u ojcach albo starzykach. Co się też szło przeszyć, przerobić i było jak nowe. Temu też szło telkowne dziecka, jednako w tej bidzie wychować. Gaździno, jak już była przy nadziei, musiała se doista dać pozu, co by ją jakieś złe moce nie chyciły. Temu się przed rozwiązaniem ani nie pokazywała na dziedzinie. Nie śmiała też zabyć łodownych łobyczajach. Łoto bai nie mogła nic zawiązować, co by poród przebiegał bez komplikacji. Położnica nie mogła opuszczać dziecko do chrzci, bo dawni ludzie wierzyli, że diabeł spróbuje go podmienić na poddziecko. Małego dziecioka mama kładła do kolywki, kieru mu ojciec, a młodszy przyjaciel ustrugał z limpowych desek. Do niej na dno dawało się kłączok, co by się odegnało złe moce. Do kolybki i pod pierzynkę mama dawała zielinę przytulię. Łobliczkę się szyło małemu chłopcu dycki modrą, a dziełszę różową. Póki bajter nie siadał, to się go dzierżało w pierzynce, kiedy bił gęsi kwap. Cyszka kole głowy była ozdobiona koronką. Do chrztu nieśli małego w krzyżówce. Przocielki i kamratki przychodziły z Ozdrzyk na położnicę jej dziecioka. Prawiło się, że idą z Nowicką albo z Kamą. Mama kormiła swoją pociechę z piersi, a spoń rok. Dyć tak się najlepiej chowała. Jak jeszcze cumli po dziedzinach nie bywało, to się małemu bajtlowi zrobiło płócienny baczek z docukrowanym chlebem, co by miał co cyckać i nie beczął. Pokaż wszystkim, co to jest baczek. O, bo nie każdy wie. Teraz ci przyjdzie. Jak herbatkę z kamelków czy kotlu podawało się dyckim łyżeczkom albo ze szklanej flaszki z cumrem. Jako jedzyni dawali hańdowni małemu papinek smażony z mąki i masła, a potem gryzek uważony we mleku i żarnówkę. Jak taki żgol miał już pół roku i zaczynał siadać, to dawali mu jeść wszystko to, co insi domownicy jedli. Takiemu małemu oblikało się z rośloki, a na nogi jakieś kusekle czy kopytka z łowczywemu. Bawidła dla dziecka się robiło z drzewa. Jakieś kolaski, koniczki czy mandory uszyte ze szmatek. Jak małemu bajtlowi dochodził rok, to się najprzód szmatł po delinach, chodził po piesku i stował w łóżeczku albo po leścianie. Wtedy się z nim zaczynała utropa. Taki rocznio jest strasznie dociemny i furt trzeba na niego dawać pozór. Jak jeny zacznie chodzić, to wszędzie nuchci i szkudzi. Łoto bali ściepie z blachych borczek, co się w nim woda ważyła, albo ze stołu talerz schynie. Tuż nie dziwota, że je furt utoplany i wymaraszony. Jak mu piźnie łoto porę roku, to się najprzód szmat, to jeszcze bardziej przeciwny. Ani się nie obezdrzysz, a ten bęben się bawi jegłami i kneflami. Albo łodę wrzyd wirka pod blachą, dziubie karkoczką do ognia i nieszczęście gotowe. Poniekiero mama myśli se, że dobrze by było, jakby ta mało usmarkano beksa z tym kapkę podrosła. No ale ta mamulka jest tu jeszcze nie wie, że małe dziecka mało starości, a wielkie dziecka